kto widział poprzedni odcinek, spacer po deszczu do naszego parku, sprawdzić co tam się dzieje, no to widział piękną tęczę. Dzisiaj nie ma tęczy, dalej jest pochmurno i prognoza jest taka, że będzie dalej padać. Idziemy zobaczyć, jak wygląda park po tej wielkiej ulewie, ale jeszcze do tego wiatr był bardzo duży. Zobaczymy. Tak jak teraz, to jeszcze nie było. Był wiatr, ale bez takiej wielkiej ulewy. Teraz było dwa w jednym, no już są pierwsze połamane płoty. Już służby porządkowe wyjechały. Tu też części mają kalosze. Mają peleryny przeciwdeszczowe i działają ostro. Zimno jest. Z reguły po takich deszczach tu zaraz się robi bardzo ciepło. A teraz tak jak w Europie, po takiej wielkiej burzy zimno. Jeszcze wieje. No i jeszcze są chmurzyska wielkie. No to jest dużo gorzej niż było. No ale ten deszcz był też dużo większy, bo wtedy to padało całą noc i cały dzień, ale to był taki deszcz średni, ale dzisiaj to nawet nie było brwanie chmury. No i teraz będzie więcej jezior. No, jezioro. Po prostu jezioro. Dobrze, że ta woda ma gdzie stać. No. Po prostu jezioro. No nieźle. Ten nasz park to duży przeszedł już. Drzewo leży, zobacz. No. Na razie tylko jedno, także te, co wtedy przeżyły tamtą burzę, stoją. Dobrze, na razie jedno tylko leży. 80% drzew z parku leżało. No, no to teraz jest więcej wody. No to wygląda gorzej niż po poprzedniej burzy i ulewie. Dużo gorzej. Dwa razy więcej wody jest. Wszystko jest zalane. Wtedy pół tego placu zabaw było w wodzie, a teraz cały jest w wodzie. Kurczę. Dajcie spokój. To są, nie są przelewki. Dużo więcej wody. Wtedy tutaj jeszcze można było przejść po alejce, a teraz już ta alejka jest całkowicie zalana. Jest wszędzie woda. Zobaczcie. Już woda stoi. Do samego chodnika to dużo więcej niż poprzednim razem. Wtedy z mamą to zrobiła się piękna pogoda. Słońce świeciło, bo mój kit na niebo. A teraz to jest dalej depresyjnie. To skrzynka elektryczna zalana. W ogóle tych ławek, co tu są, ani tych stolików piknikowych, to w ogóle nie widać. Dużo więcej wody. I oj, zapowiadają dalej opady. Więc jak to tak zostanie, a będzie dalej padać i spadnie tyle deszczu, co teraz, od wczoraj w nocy, no to tutaj będzie już w ogóle wszystko zalane. Nie będzie można tu w ogóle przyjść. Kto nie widział wcześniejszych odcinków, to może nie wie, która to część parku. To jest ta część parku. Ten zielony cały plac ze schodkami. Schodków nie widać, bo są z drugiej strony. A teraz w ogóle ich nie widać. Takie białe schody kamienne tam są na końcu. Wcale ich nie widać. To teraz to już jest. Teraz to już w ogóle jest jezioro. To już jest na maksa.
woda. No ja wiem, że teraz to jest wszystko zatkane. Schodów w ogóle nie widać. Dajcie spokój. Szok. Najgorsze jest to, że te palmy, to one chyba tego nie przeżyją. Tam była jedna palma, która stała w wodzie i ona od razu zaczęła schnąć. Więc nie wiem, co będzie z tymi palmami, które tutaj będą stały przez jakiś czas całe w wodzie. Patrzcie, to wszystko to jest woda. Tutaj. Wow. No do chodnika jest woda po prostu. Równo z prawie z chodnikiem już jest. Jak jeszcze dzisiaj będzie padać w nocy, a wygląda, że będzie, bo zobaczcie, jakie są chmury, no to jutro tu już nie będziemy w stanie przyjść. Krawężnikiem równo. Równo z krawężnikiem. Zobaczcie, tu już jest wody. Ja tam jeszcze, ten, jeszcze jest głębiej. Nie mogę nogi wsadzić, bo już jest za głęboko. Śmieci wypłynęły. Gdzieś po krzakach ludzie powrzucali, to wypłynęły teraz wszystkie śmieci. Jedna palma nie przeżyła. Złamała się. No, jak tu? No, tu też woda nie stała. Tu w ogóle wybija ze studzienki parkowej pewnie. No, przecież to jest wysoko. A tu woda z parku wybija w tym. A oni dopiero co odnawiali ten splash park. Jest ze 2 metry wody, jak nie więcej. Pływają tylko te przykrycia, jakieś połączeń elektrycznych. Cały system nawadniania, irygacyjny, wszystko zniszczone. No ale jak deszcz spada, to może im się wlać. Ci się znowu pozabezpieczali, kawiarnia otwarta, można iść. Dobrze. Też pewnie jezioro. Też woda stoi. A już pracownicy idą działać. To budynek był cały pozasłaniany, żeby nie kurzyło się do parku, jak tutaj pracują już w budynku i wszystko pozrywało. Nawet więcej niż 2 metry. No tu jeszcze była alejka, można było tu chodzić dookoła w ogóle, widzę, tak jak ta lampa jest. To są lampy i tu była ścieżka dookoła, można było przejść tego zielonego placu, gdzie dzieci zawsze w piłkę grają, a tu już woda stoi. No, widać tylko brzeg. Ale już pozasłaniali. Barierki postawili. To były cały czas. Czyli oni już postawili przed opadami, bo już wiedzieli, że będzie padać. No ale to jest dużo więcej wody niż ostatnio. Zdecydowanie więcej. Dopiero jezioro. A zobaczcie, jakie niebo. Jeszcze będzie padać. Tak jak zapowiadali. Dzisiaj i jutro jeszcze ma być taka sama pogoda. Deszcze i bardzo duże opady. Absolutnie krew.
Kurde, no ale zniszczyło teraz park już naprawdę konkretnie. Zobaczcie, studzienka wybija. Spodnie, to będzie ci zimno, wiesz? Bo jest nie jest ciepło. A tu popatrzcie, jak z budowy płynęła woda. No wybijała, tam wybijała, no. Tutaj za tym krzakiem wybija studzienka, a tu rzeka płynęła z budowy. Wszystkie śmieci budowlane, kurde mole. O, wow. No, wybijają. Po prostu szok. Tak, to jeszcze była deszczowa woda, a teraz z budowy. Kto wie, co w tej wodzie jest. Kiepsko to wygląda. No, tutaj to całkiem brudna woda z tej budowy. Tam wybija. Dalej wieje. Zaraz będzie znowu lało. Z tym razem to trzeba by było przypłynąć na kajaku. W deszczu to drewniane są te wszystkie tutaj na placu zabaw rzeczy. To za dwa dni zeszła ta woda, więc jakoś tam te deski dały radę, zaraz wyschły, ale teraz. Teraz to nie wiem, czy to się będzie jeszcze nadawało do użycia. Też woda stoi, wtedy nie było tu wody. Kolejne jezioro. Aż konkretnie tej wody jest Holender. No, są schody na dół. Też tu drzewo złamała się na gałąź. Widać, że wiatr tu szalał, ale tym razem wiał z innej strony, z innego kierunku, więc nie ma aż takich zniszczeń, no ale jakieś jednak są też. Już pada. Tu jest najwyższy punkt, więc tutaj nic nie ma. No pada, pada. Tak myślałam, że wziąłeś kurtkę. No nic, trudno. Zmokniemy. A chyba, że znowu zacznie, wiecie co, lepiej idźmy do domu. Już zaczyna znowu padać i to tak konkretnie. Także już wam więcej nie pokażę. Bo jak to ma być taka sama burza jak przed chwilą, to lepiej, żeby nas tu nie było. Wszystko było piękne, czyściutkie, zadbane. A przez to, że robią te chmury, no to wszystko się niszczy. No. Czarno. Po prostu czarno się robi znowu.
to była taka piękna tęcza. Już po tęczy nic nie ma. Tym razem się pogoda nie polepszyła. Po każdej burzy tęcza, ale to jeszcze nie koniec burzy w tym dzisiaj. Woda w garażu nam stoi. Nie wiem skąd, czy z góry, czy skąd ta woda. Dzisiaj to normalnie jak dzień świstaka. Kolejne chmury. One wyglądają dużo gorzej niż tutaj pokazuje aparat. Za bardzo rozjaśnia. I znowu leje. I znowu leje. Wiktor właśnie rozmawiał ze swoim kolegą, wysłał mu filmy z parku, jaki jest zalany, bo on tu niedaleko mieszka. I powiedział, że mieli pożar w domu. Nastąpiło zwarcie gdzieś w jakiejś skrzynce elektrycznej. I teraz wezwali straż pożarną, bo mama kolegi Wiktora użyła gaśnicy i wszędzie teraz tą gaśnicą czuć. No i wezwała straż pożarną, także kurde, powiem wam, nie przelewki. Nie przelewki. No i tak wygląda, że idzie kolejna. Kolejna burza, kolejna zawierucha. Cały czas grzmi. Aparat strasznie przekłamuje, bo jest po prostu czarno. Nie jestem w stanie wam tego pokazać. Co trochę przestanie padać, to są w stanie tutaj tą wodę odciągnąć. Także widzę, że siłownia znowu czynna. Ktoś tam nawet w środku jest, ćwiczy. Tu też pan dopiero co wyszedł z siłowni. I widzę, że nie ma wody, także udało im się tą wodę wyciągnąć i umyć podłogę. Ale idzie znowu kolejna burza. Właśnie to tu się dzieje. Masakra. To się chyba nigdy nie skończy. No dajcie spokój. Która to jest godzina już? 18:35. No kurde blade, no. Ileż można? Dajcie spokój. To nie jest przyspieszony film. Tak po prostu się błyska cały czas. Po prostu szok.
prędkość, się obawiam, że zaraz będzie normalnie blackout. Wyłączą nam światła wszystkim. To się kurka chyba dobrze nie skończy. O.